powitamy bohaterów tego meczu na murawie stadionu na Zarzeczu. Powitajmy ich gorąco, powitajmy bramami Pogody w Suwałkach. GKS Gieksa Katowice. Pierwsza bramka w tym meczu. GKS Katowice obejmuje prowadzenie. Tak, udało się nam awansować. Na pewno się z tego cieszymy, z samego wyniku, ale co do meczu, co do jakości, przede wszystkim drugiej połowy, to musimy na pewno jeszcze troszeczkę poprawić, żeby ta druga połowa jednak przebiegała tak jak ta pierwsza, że mieliśmy tą piłkę przy nodze, staraliśmy się rozegrać tą piłkę. Także na pewno te 4 dni będą ciężkiej pracy przed flotą. Musimy zregenerować siły, na pewno nie będzie łatwo, bo czeka nas teraz na pewno podróż na 100-godzinna. Natomiast mamy 3 dni do tego, żeby spokojnie się przygotować, dobrze się odnowić, na pewno jutro przede wszystkim, bo regeneracja w tym momencie jest mega ważna po tej podróży tutaj do Suwałek. Teraz przez całą Polskę jedziemy do Szczecina. Nie będzie łatwo, natomiast tak jak mówię, mamy 3 dni i w tych 3 dniach musimy zrobić wszystko, aby odbudować swoją, że tak powiem, formę fizyczną. Oczywiście brameczkę dedykuję moim córeczkom Amelii i Karolince, także pozdrawiam jej i całuję gorąco. Pa.